Warszawę walczyliśmy, ale też przyjaźniliśmy się z Tatarami i Turkami. Tak, w sumie dość ikonicznym przykładem sojuszu polsko-tatarskiego są czasy potopu szwedzkiego. Znaczy, chodzi o to, że tytuł właściwie oddający książkę brzmiałby coś, wybrane aspekty sąsiedztwa Polaków z narodami niekrzesnych. To brzmi jak praca naukowa. Znaczy, tego by nikt nie kupił, a to nie jest żadna przyjemność pisać książki, których nikt nie kupuje. Ale w XIII wieku największym nieszczęściem, jakie spotykało podzieloną na dzielnicę Polskę, to nie były walki między tymi książętami, to nie były te najazdy tatarskie 3 czy 4, mongolskie w zasadzie, ale właśnie najazdy litewskie, które najbardziej wręcz drenowały Polskę z ludzi, bo przede wszystkim Litwini łupili i porywali ludzi w niewolę. Polskie elity polityczne w XIV wieku zagrały bardzo odważnie, decydując się na wybór Jagieły na króla Polski, co myślę, że wyszło